Z nami Jakub Pokorski, bramkarz drużyny Alberto. Wygramy meczu 6-0. Dołączasz do kolejnych bramkarzy, którzy mają na swoim koncie zerko. No i myślę, że jesteś jednym z najgłówniejszych faworytów obecnie do wygrania tych trzech stówek. Fajnie, że nie straciliśmy na bramki, ale to dzięki kolegom w sumie, bo naprawdę dobrze bronili dzisiaj i w sumie strzelali, więc to jest nasz plus. Nie, że wygraliśmy, to jesteśmy na zero. Wynik 6-0 może pokazywać, że było to łatwe dla Was spotkanie, jednak patrząc z boku, no na pewno dużo wysiłku włożyliście. Nie, łatwo nie było, bo chłopaki z Kevin naprawdę dobrze grali. Na początku było spokojnie, pierwsza połowa taka w sumie spokojna, ale w drugiej połowie chłopaki podeszli bardziej ofensywnie i stworzyli nam problemy. Kolejne 3 punkty na Waszym koncie i myślę, że możecie już patrzeć naprawdę bardzo optymistycznie na pierwszą czwórkę, która daje Wam udział w barażach na najwyższy rok. Na pewno liczymy na to, żeby grać już z drużynami z pierwszej ligi. Już wcześniej sobie zakładaliśmy lepsze, większe cele, więc może uda nam się je spełnić. W ostatnim tygodniu graliście, myślę, że dosyć ważne dla Was spotkanie z drużyną Wiktorii Sewo. Wygrany mecz 6-5 i myślę, że to dla Twojej osoby, jak Piotra Morawskiego, Radka Gorana, no to było takie naprawdę bardzo ważne zwycięstwo. Znaczy, cieszyliśmy się, że wygraliśmy, ale też nie podchodziliśmy do tego tak, żeby trzeba wygrać, bo to w sumie też do domu podchodziliśmy, żeby wygrać, ale to są koledzy w sumie. My tam odłączyliśmy się od nich, w sumie nie chcieli nas, nie wiadomo jak to było, ale to koledzy są nasi, więc zrobiliśmy wszystko na fali.